Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na makaron z kurczakiem w pomidorach. Do zrobienia takiego makaronu będę potrzebowała makaron miałam wstęgi już ugotowany, pomidory z puszki krojone, parmezan, masło, czosnek, sól, pieprz, cebulę jedną białą, jedną czerwoną, olej bądź oliwa z oliwek, pomidory z puszki, ze słoika w sumie w oleju. Możecie użyć też takich w ziołach. Papryka jedna czerwona, mąka, połowka piersi z kurczaka, papryka słodka, przyprawa do kurczaka. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy! Pierś z kurczaka pokroję sobie na kawałki. Oczywiście wszystkie niedoskonałości odcinam i odkładam do wyrzucenia. Kroimy w kosteczkę. Wkładam do osobnej miski, ponieważ to razem doprawię potem. Do tak pokrojonej piersi dodaję przyprawę z kurczaka i paprykę słodką. Jedną czubatą łyżeczkę. Całość mieszam i za chwilę to razem podsmażę. Na patelni rozgrzewam sobie masło, połowę tego co mam oraz olej. Poczekam aż się rozgrzeje, wtedy dodam kurczaka. Do kurczaka jeszcze dodaję 2 łyżki mąki i to razem mieszam. Taką pierś z kurczaka w przyprawach i w mące wrzucam na patelnię. Będę podsmażać na złoty kolor. Możecie również użyć piersi z indyka, to jest bez różnicy akurat, czy kurczak, czy indyk. Pierś z kurczaka mam już podsmażoną, teraz do niej dodaję cebulę czerwoną oraz białą. I to razem jeszcze podsmażam. Pokroiłam ją w takie talarki. Taką pierś z kurczaka podsmażoną razem z cebulą wyciągam na talerz. Smażyłam tą cebulę może z 5 minut. Jak Wam zmięknie, to już możecie wyciągać. I teraz na patelnię dodaję resztę masła, jaką mam. Rozpuszczam to. Dodaję czosnek wyciśnięty przez praskę. Chwilę podsmażam. Jak widzimy, cały smak z przypraw od kurczaka nam pozostał. Do czosnku wlewam pomidory. Ja je trochę jeszcze rozgniotę. Ale jak nie chcecie, wolicie kawałki, możecie tak zostawić. Do pomidorów czosnkiem dodaję pomidory ze słoika z oleju. No i wrzucam świeżą paprykę czerwoną. Teraz podsmażam, aż trochę papryka zmięknie. Pomidory z papryką doprawiam jeszcze trochę solą. Doprawiamy oczywiście do smaku. Można też dodać trochę keczupu. Wtedy też smak się zmieni. Teraz zamieszam. I już dodaję kurczaka razem z cebulą. Całość jeszcze smażymy tak około 10 minut, aż papryka zmięknie. Tak do kurczaka z warzywami dodaję makaron. I całość razem łączę. I danie makaron z kurczakiem w pomidorach mam już gotowe. Mogę układać na talerz.
Jeszcze posypię parmezanem. I obiad gotowy. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!